Dzień dobry. W dzisiejszej sytuacji dla reportera będziemy musieli zmierzyć się z niebagatelnym problemem dotyczącym własności ziemi. Proszę spojrzeć. Kiedyś jednostka armii radzieckiej, dzisiaj punkt sporu między garstką rolników. Dawniej rosły tutaj pola, zboże, pszenżyto. Dzisiaj tylko wysokie napięcie. Zapraszam do... O, wydaje się, że musimy uspokoić sytuację już na miejscu sporu. Chodźmy. W ogóle odejść od tego płotu. Dzień dobry. To jest pana ziemia. Niech pan go zabierze. Dzień dobry. Dzień dobry. Niech pan coś powie mu, złodziejowi. Ja z telewizji publicznej przyszedłem. Dzień dobry. Hołoto. Już. Zamknij się. Zgłaszał pan, że zaistniał problem z tym płotem oraz z własnością. O co chodzi? No dokładnie. Postawił tu nielegalnie ten płot. Panie, uspokój tego człowieka. Ukradł naszą ziemię. Ale zaraz, zaraz. To pańska ziemia była? Była mojej rodziny. Mojego kuzyna. Czyli też to leży w mojej rodzinie. Ten teren. No tak, od wielu pokoleń zapewne. Dokładnie. Od dziada, pradziada. Te ziemie należą do naszej rodziny. A on bezczelnie stawia sobie płot. I pan właśnie do kuzyna, tak? Pan do kuzyna teraz przyjechał na wakacje. Dokładnie, na wakacje, na zbiory przyjechałem. Ale niech pan przyjdzie do nas, zapraszamy. A gdzie pan ucieka? Słucha pan tego wieśniaka? Proszę pana, boi się trzeba pan, poznać, boi się złodzieju? Z kim pan gada w ogóle? Boi się złodzieju? Tego... Trzeba poznać punkt widzenia obu stron. Kradnie ziemię i odchodzi stąd? Bądź odważny tutaj. Pan jest rolnikiem, tak? Panie. W jakim celu pan przyjechał teraz na wakacje? O, przyjechałem tutaj na zbiory zarobić sobie trochę na studia, bo chciałem na czesne zarobić. Dla rodziny też trochę chciałem przywieźć. No rozumiem, i na żniwa też pewnie. Dokładnie, właśnie, zbiory żniwa. Miałem zimę tutaj pracować, a co? Zabrobił i nas posadził. Dziękujemy. Polanem zabrał. Zabrał nam pole. Proszę się uspokoić. Ja teraz pana spytam, o co chodzi? Pan potrafi panu mi wyjaśnić sytuację dokładnie. Chodźmy do mnie, pokażę panu dokumenty i wszystko będzie jasne. Zapraszam. Dobrze. Teraz dowiemy się dokładnie, jakie są przyczyny i korzenie tego wieloletniego sporu. Pana, tutaj mamy akt własności ziemi. Ziemia jest moja. Faktycznie, potwierdzone notarialnie. Tak jest, a tu mam zgodę na postawienie płotu. Wszystko się zgadza, wynika stąd. Wszystko się zgadza. Także o co chodzi? Czy to tylko oszołomy wiejskie, które żądają nie wiadomo czego? Czy faktycznie mają jakąś przyczynę? No proszę pana, spójrzymy wszystko tutaj. Jest. Mamy wszystko wypisane czarno na białym. To jest nielegalnie zrobione. To jest wszystko nielegalnie. Ja też mam papiery, które pokazują nawet starsze od tego, że czasów, kiedy nie było tej korupcji i złodziejstwa u nas. Ja zadzwonię po mojego kuzyna. Proszę pana, on też ma papiery tej ziemi. Korupcja tutaj? Skandal, nie słuchaj go pan. Ja panu pokażę. Ja zaraz go zadzwonię po kuzyna, on tu przyjdzie. Czyli dodatkowo wchodzi korupcja na szczeblu gminy. To będzie dopiero ciekawe. Czekamy. Już dzwonię. Wszystko się okaże. No, proszę bardzo, nie wszystko się okaże. Ja tymczasem mogę potwierdzić, że faktycznie mniejsze papiery mają odpis notarialny. Wszystko zostało sporządzone przez Pawła Szwajdlera w roku 2008, czyli już 2 lata. Targowica! Skandal! Skandal, też mam papiery i dzień rzucę dobry. To twarz tymi papierami. Dzień dobry, śmieci. Jestem sołtys z ludu woli wybrany. Z ludu woli? Tak. I ja zostałem wybrany na sołtysa i ten płot to jest skandal po prostu. Ja już naprawdę nie mam siły. Ja byłem przed chwilą z rodziną na dożynkach i takie kurwa skandale. Do Pani ośmiesza się przed kamerą. Proszę pana, proszę pana. Ale proszę o spokój. Proszę o spokój. Spokojnie. Proszę o spokój. Niech mi pan opowie, kiedy ten płot postawiono. Po kolei idźmy. Ten płot? Jadę se traktorem, panie. Ciągnikiem. Ciągnikiem polskim. Ja już naprawdę daj przepraszam. Daj pan spokój, się do oszczędź, panie. Cicho bądź, niech mówi. Nie zakłócaj, złodzieju. To jest aż mi się śmiać chce od tego pana bzdur po prostu. Pan da skończyć polskiemu człowiekowi. Jadę ciągnikiem, a tu płot. Nie mogę przejechać. Nie mogę. Niech Polska wie, co się dzieje. Niech Polska wie i niech Polska jeśli ja dobrze widzę, tak, to tu jeszcze za tym skandal. Płotem, proszę spojrzeć. Targowica, za tym płotem jeszcze pas ziemi, nie wiadomo co na tym pasie panie, ziemi. Panie, ale to dobrze, ale to jeszcze pod płot jest, pod prąd. Faktycznie. No faktycznie. Jak moje zwierzęta mają tam jeść? Wszystko jest legalnie, wszystko legalnie. To prawda, ale czy używać elektrycznych pastuchów na niewinnych rolników i ich zwierzęta? Nie, to jest nielegalne. Nie, to jest tego nie wolno robić. Jakich polskich krajów? Unii Europejskiej. No ale widać tutaj, że żarówki są wcale nie energooszczędne, a jednak w Unii jesteśmy, jakby nie patrzeć, już 6 lat. Co pan pije przez żarówkę? Godność! Spokój tych wieśniaków, panie. Moment, godność. Ja widzę, co to za gruszki na tym płocie, niech mi pan powie.
To są żarówki? Niech powie, niech co to jest? No są żarówki. No właśnie, niech i tu pod wysokim napięciem pewnie, żeby raziło niewinnych. Jakich niewinnych, panie? Spójrz na te ryje panie, zakazane. Panie, nie, to jest panie skandal. Ryje zakazane? Taka dyskryminacja ludności wiejskiej w 21-wiecznej Polsce? Telewizja publiczna, to ona się zajmuje naprawdę ważnymi sprawami. Jesteśmy w większości, demokracja w Polsce. Nigdy nie sądziłem, że takiej sytuacji może dojść, ale jednak w wolnej Polsce, 20 lat po skończeniu epoki PRL, takie historie dzieją się za naszą jedną. Polską ziemię. Dobra, cięcie! Proszę. Na granicę naszą ziemię. Niemiec swoich. Wraca. Co to w ogóle? Już nie ma zaborów, to jest nasza ziemia. Nie będziesz tam jeździć. Wydawać by się mogło, że porozumienie jest prostą sprawą do osiągnięcia, zwłaszcza kiedy mówimy o dorosłych ludziach. Tym razem jednak sytuacja nie jest tak prosta do rozwiązania. Jednoznaczne środki wydawałoby się najprostsze, najlepsze tutaj zawodzą. Czy dojdziemy do konsensusu, czy ta sytuacja znajdzie odpowiednie rozwiązanie, czy skończy się na drodze sądowej, czy też może dojdzie do samosądu rozjuszonych jednak chłopów. Dowiemy się w następnym odcinku.